Dzień dobry, Piotr Grzymski, założyciel. Wszystko działa? Tak. Super. Także, szanowni państwo, Atmesys to innowacyjne systemy do monitoringu warunków środowiskowych z wykorzystaniem internetu rzeczy. Co stoi za słowem innowacyjne? To przede wszystkim kompleksowe rozwiązanie do pozyskiwania danych i wykorzystywania ich do optymalizacji procesów. Niezależnie, czy to jest proces rolniczy, przemysłowy, czy to jest zarządzanie drogami, czy to jest nawet zarządzanie naszymi domami. Atmesys to przede wszystkim kompleksowe rozwiązanie, które ma na celu zrewolucjonizować, a raczej naszym celem jest zrewolucjonizowanie już ugruntowanego rynku narzędzi do pozyskiwania, akwizycji i optymalizacji danych, które przede wszystkim mają obniżyć kosztowo koszty operacyjne procesów. Tak jak wspomniałem, mogą być to różne procesy, zarówno logistyczne. My w tej chwili koncentrujemy się na procesach w rolnictwie. Naszym celem jest optymalizacja procesu nawożenia, a także minimalizacji strat związanych z uprawami. Naszym celem jest dostarczenie rozwiązania, które nie tylko będzie autonomiczne i będzie kosztowo efektywne, ale również taką przewagę technologiczną zapewni łatwość w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych, również w rolnictwie precyzyjnym. Jeżeli spojrzymy na raporty, wszystkie wskazują, że ten rynek będzie diametralnie rósł nie tylko na świecie, gdzie jest to praktycznie 10% rok do roku, ale szczególnie w Europie, gdzie jest to wzrost aż 30% ze względu na wyniki klimatycznych konferencji oraz decyzji, że rolnictwo zrównoważone oraz kontrolowanie emisji dwutlenku węgla ma być tym opcją najbardziej prawdopodobną i najbardziej lukratywną dla rolników do uprawiania swojej ziemi, a także do zarządzania procesami. Jeżeli chodzi o produkt, to tak naprawdę Atmesys to jest zarówno hardware, to jest firmware i to są usługi chmurowe. Przede wszystkim rozpoczęliśmy pracę od stworzenia przede wszystkim kontrolera, który jest naszym autorskim produktem. Od podstawy, od procesów, procesorów, które programujemy od początku sami. Jest to przede wszystkim przedsięwzięcie rozpoczęte w programie Bridge Alpha, który zakończył się sukcesem. I celem było osiągnięcie przede wszystkim pełnej autonomii pracy, niezależnie od infrastruktury, a także wydajności w miejscach, gdzie nie ma zasięgu, ponieważ korzystamy z technologii 5G, czyli chodzi o penetrację tym zasięgiem miejsc typu lasy, pola. Mogą być to dalekie miejsca, gdzie nie ma żadnych BTS-ów, jeżeli chodzi o anteny GSM-owe. W związku z tym technologia 5G, LTE-M i NB-IoT idealnie się do tego rozwiązania nadaje i została zaimplementowana. Oprócz autonomii mamy też uniwersalność, ponieważ jeżeli mówimy o adaptacji do różnych procesów, wiadomo, że pozyskiwanie danych z różnych procesów wymaga różnych czujników. W związku z tym nasz produkt musiał być przede wszystkim uniwersalny. Uniwersalny pod względem możliwości podłączenia dowolnego czujnika, które proponujemy oczywiście w bardzo efektywnym kosztowo procesie, bądź wykorzystania swoich czujników dedykowanych, wzorcowanych producentów zewnętrznych. A ponadto jest to przede wszystkim urządzenie autonomiczne jeszcze pod względem energetycznym. Chodziło o to, aby bez dostępu do słońca stacja mogła dalej działać minimum 2 tygodnie z założeniem do 2 miesięcy. Wszystko zależy od zużycia czujników. Jeżeli chodzi o sektory, do których tak naprawdę nasze rozwiązanie trafia, to w tej chwili oczywiście rolnictwo. Natomiast jesteśmy już dostawcą naszego sprzętu dla firm, które zarządzają farmami fotowoltaicznymi typu Enea, ale rozwiązanie idealnie znajdzie swoje miejsce zarówno w urzędach miast, gdzie trzeba kontrolować jakość powietrza, zarządzać oświetleniem, które wymaga czujników, integracją, zarządzanie drogami, czyli stacje drogowe, autostradowe. To jest przede wszystkim jakby czujniki podstawowe, które my oferujemy również jako kompleksowe rozwiązanie, nadają się praktycznie do dowolnego sektora. I może bliżej o tych czujnikach. Wiemy, że podstawowymi parametrami środowiskowymi jest przede wszystkim wiatr, wilgotność, temperatura, ciśnienie, jakość powietrza, stężenie gazów, CO2, formaldehydy,
ale są też to temperatury odczuwalne, to co w rolnictwie jest istotne, czyli to co odczuwa tak naprawdę roślina, czyli psychrometr. Wszystkie te czujniki proponujemy jako swojej produkcji. W tej chwili część jest w fazie jeszcze prototypowej, natomiast większość już wypuściliśmy jako produkt sprzedażowy, w tym kompleksowe rozwiązanie, którym, to może dokończę, jest, nazywamy ją klatką radiacyjną ze względu na jej widok, ponieważ jest w osłonie radiacyjnej naszego projektu, pasywnie chłodzoną. Natomiast w tej klatce radiacyjnej tak naprawdę udało nam się upchnąć szereg parametrów i w tym osiągnąć efektywność kosztową, gdzie nasza konkurencja jest po prostu dużo droższa. Te parametry są tak naprawdę podstawowe i wymagane wszędzie. W dowolnym, czy jest to proces rolniczy, zarządzania farmą fotowoltaiczną, ten moduł jest wymagany wszędzie. I jest to tak naprawdę traktujemy go jako nasz produkt podstawowy, który będzie w zestawie ze stacją również sprzedawany autonomicznie, jako rozwiązanie dla firm bądź usługodawców, którzy potrzebują jedynie narzędzia, które efektywnie zmierzy i dostarczy informacje kompatybilnie z innymi systemami zarządzania. I również jako efekt uboczny powstał czujnik, który jest również naszym produktem jako sprzedawanym, jako niezależny produkt. Sama stacja jest wynikiem projektu badawczego, zakończonego sukcesem. Tak jak wspominałem, przede wszystkim skupiliśmy się na pełnej autonomii, czyli zintegrowaliśmy w naszym wieloprocesorowym układzie elektronicznym, który jest przede wszystkim wydajny, zarządzanie energią fotowoltaiczną, żeby ładować akumulatory żelowe bądź litowo-polimerowe. Mamy zintegrowaną komunikację 5G, NB-IoT, LTE-M. Jesteśmy partnerem Orange, jeżeli chodzi o komunikację LTE-M. Oraz elastyczność, czyli zintegrowaliśmy wszystkie możliwe protokoły komunikacyjne. Interfejsy fizyczne są z naszego doświadczenia dobrane tak, aby ilość czujników, którą zazwyczaj zamawiają klienci, była optymalna, była tak zwanym rozwiązaniem pudełkowym. Dla przemysłowych i dużych instytutów badawczych proponujemy również rozwiązania pod klucz, które oczywiście też sprzedajemy za dodatkową opłatą, jednak jest to wtedy dedykowany układ pod ich potrzeby. Oprócz tego, tak jak wspomniałem, mamy już czujniki, które opracowaliśmy i są po prostu tańsze i lepszą ofertą dla naszych klientów, jeżeli chodzi o rolnictwo, a także zaawansowane czujniki, na przykład ultrasoniczny anemometr, które są po prostu w Polsce mało popularne ze względu na cenę. My osiągniemy tą konkurencyjność cenową już z urządzeniami mechanicznymi. Taki czujnik ultrasoniczny na poziomie 1500 zł mógłby być z powodzeniem zastosowany w każdej branży i w różnych sektorach. Jeżeli chodzi o naszą działalność, to oprócz hardware'u i produktu, który produkujemy, jesteśmy polskim producentem od A do Z tego rozwiązania, jesteśmy też firmą usługodawczą, to znaczy chcemy działać w formule SaaS. Oprócz akwizycji danych i dostarczania ich w dedykowanej dla naszych klientów formie, chcielibyśmy również wykorzystywać te dane do tworzenia analiz dedykowanych pod dane sektory. W tej chwili skupiliśmy się na sektorze agro oraz OZE. W sektorze agro oprócz integracji zewnętrznych modeli chorobowych, RIMPRO bądź customowych, które po prostu kupujemy algorytmy, współpracujemy również ze systemami zarządzania nawodnieniem, sterowaniem, możemy być beaconami dla autonomicznych kombajnów bądź robotów rolniczych. Współpracujemy tutaj z Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych, sieć badawcza Łukasiewicz. Oprócz tego staramy się współpracować z instytutami, które przede wszystkim naciskają na regenerację gleb i promowanie rolnictwa, które ma się przyczynić do zminimalizowania wykorzystania nawozów, co w dzisiejszych czasach jest chyba kluczowe i zwiększa efektywność produkcji rolnej. I tego typu usługi w formie dostarczania naszym klientom decyzji biznesowych. Wyjedź w pole, zasiej, wykonaj oprysk w bardzo przystępny dla nich sposób, czy powiadomienie SMS, bądź integracja z ich platformą poprzez API, to już jest. To w tej chwili testujemy i z naszymi partnerami staramy się tą formułę maksymalnie uprościć. My chcemy po prostu dostarczyć urządzenie wraz z platformą do tworzenia dedykowanych rozwiązań dla innych firm usługowych.
zespół. Ja wywodzę się tak naprawdę z korporacji i wychowały mnie szereg różnych dużych korporacji, gdzie tak naprawdę zarządzałem procesami produkcyjnymi. Moim zadaniem była digitalizacja procesów produkcyjnych w 13 fabrykach i wykorzystywaniem ich możliwości po uzyskaniu tych danych do automatyzacji procesów. I ten pomysł to jest tak naprawdę Atmesis, tylko w formie efektywnej kosztowo, nie tylko w formule B2B, ale również B2C. Mój co-founder, laureat diamentowego grantu, jest przede wszystkim badaczem, który jakby jest naukowcem o bardzo uprzemysłowionym doświadczeniu, w związku z czym połączenie tych naszych funkcji dało bardzo dobre wyniki, jeżeli chodzi o przeprowadzanie tego R&D z punktu widzenia projektu NCBR-owego, a także rokuje na przyszłość, jeżeli chodzi o dostarczanie bardzo dobrych jakościowo produktów związanych z pomiarami dla naszych klientów i tak naprawdę celowaniem w tego, czego potrzebuje biznes. Oprócz tego z Dream Team mamy szereg kilku programistów. Tutaj są szef zespołu programistów, nasz automatyk i deweloper, jeżeli chodzi o rozwiązania chmurowe. To, kto nam zaufał, to tak naprawdę duże instytucje i firmy, które dostały od nas rozwiązania dedykowane. Dla NA są to stacje, które pracują na farmach fotowoltaicznych i są wymagane ustawowo, w związku z czym jest to po prostu rozwiązanie tańsze niż konkurencja i polskie. Integrujemy się ze SCADA International. Oprócz tego oczywiście rozwiązania rolnicze, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. Muszę trochę przyspieszyć, w związku z tym roadmapa. W tej chwili koniec projektu bridge'owego, wejście na rynek na początku tego roku. Sprzedaż już dla kilku klientów. Mamy w tej chwili sprzedanych 50 stacji w różnej konfiguracji. I celem docelowym jest po prostu monetyzacja danych, które uzyskamy, mikroprognozowanie i tak naprawdę cała ta jakby zasługa związana ze zbieraniem danych. Jeżeli chodzi o nasze finanse i potrzeby, tak naprawdę potrzebujemy głównie finansowania na uruchomienie produkcji in-house, żeby zwiększyć skalę produkcyjną. Wszystko, co zarobimy w tej chwili, inwestujemy w kolejne magazynowane czujniki, podzespoły, paletyzowanie niestety procesorów i przetworników, półprzewodników ze względu na to, że ich po prostu nie ma na rynku, więc musimy kupować dużo w przód. Oczywiście marketing i R&D czujników, które mamy w pipeline. Te unikalne cechy, dla których jakby nasi klienci nam zaufali, to przede wszystkim pełna kompatybilność z rozwiązaniami internetu rzeczy, prostota i to, że trafiamy do klienta poprzez dostarczanie mu informacji dla niego zrozumiałej, nie danych, ale dla niego kluczowej informacji biznesowej. Na więcej czasu mi niestety nie starczyło. Mam nadzieję, że jest minuta czasu na jakieś pytania. Zapraszam, jakby coś, jestem tutaj obok sali 5. Odpowiem na wszystkie pytania. Także bardzo dziękuję.